Siema moich pysi, witam w kolejnym odcinku, kurwa, ale przywitanie na start. Czemu ja tu nie mam życia? Już nic nie pamiętam, co my robiliśmy. Moi drodzy, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertany Archolos. Zostawcie lajka, jeżeli podoba wam się seria. No i widzowie, i tyle. Coś tu chyba jeszcze leżało oprócz tego łóżka. Mały kołcon strzał. No oczywiście, że podniosę. Kontynuujemy sobie naszą historię z Gothica w kopalni. Tak mi się świetnie kurwa gra w tego goticzka. No przypisz, no to jest gra po prostu. Ja jakoś dzisiaj taki śmieszniejszy. A w ogóle ja wiem, że to oglądacie tydzień później, widzowie. Ale wszystkiego najlepszego. W nowym roku. Oczywiście, że... O kurwa, ale by była wtopa. Kurwa, szampana prawie wylałem. Widzieliście ten refleks? To jest refleks chudego byka, bo minus 13 kilo schudnięte zostało ostatnio. Kontynuujemy to, co musimy, słuchajcie, zrobić, to coś zakupić, bo kurwa inaczej będzie ciężko w tej kopalni, dlatego... Dlatego musimy się udać w to miejsce. Tak jest, dlatego muszę nagrać lawicowy odcinek, bo tak to bym sobie to wydobywał wszystko. Ale kurwa nie mam chapy, nie mam żadnej potki, nic nie mam. Trzeba tutaj porozmawiać z ludźmi, dowiedzieć się, co tu się dzieje, a ponadto my tu jesteśmy kurwa incognito na tajnej misji. Więc więc tyle. Co? Jestem zajęty. Co to ta kurwa miga? Co słychać? Nie widzisz? Ty, co to jest? Że tak miga? Co możesz? Co się dzieje? Halo? Coś jest chyba nie tak, widzowie. Co to jest? Gra tak robi? Ja to tak robię, ja mam coś zepsute, co się dzieje? Kolejny górnik. Może potrzebujesz nowego kilofa albo jakiejś mikstury leczniczej. O, no a wiesz, że... Mam szeroki asortyment towarów spoza kopalni. Co się dzieje? Jak i wytwarzanych na miejscu przez nasze... Zaraz, kopalni. Zaraz, pogadamy i tego. Skończmy to. Ja muszę, widzowie, chyba zresetować grę, bo coś mi się tu chyba zepsuło. Tak, że widzimy się za sekundkę. O, albo nie muszę, zapisałem grę i działa. Mam nadzieję. Dawaj mieszka i możemy chyba pohandlować. Ło kurwa, worek czy kąsek, zestaw posiłkowy, maszugę z kolcami, nóż na wilki. Ty kurwo, tak drogo wszystko? Zbutwiłam lekką kusę, brzozowy, o ty kurwa. Że wszystko tak drogo mi sprzedasz? A wiesz co? Chciałbym powiedzieć pierdol się, ale niestety nie mogę tak powiedzieć. Ale pochodźmy. O! No kurwa i znowu zepsute. Górnika kilkoma samorodkami? Nie, nie. Mamy mały dług i kto wie, co się stanie, jeśli go nie spłacę. No nie mój problem niestety. Kilku strażników zaczęło mi już grozić. Chuj mnie to obchodzi też szczerze. No to sztuk jakoś zlepali. Ty, no kurwa, czemu to się buguje, jak gadam? Dobra, robię fasta, zapisaj fasta restarta, może pomoże. Dobra, czas widzowy przetestować, czy wyszły te reset i działa wszystko. Trzymaj. Chyba tak, zobaczymy. Nie! Co ty kurwa? Chyba cię pojebało, że ja mu daję jakieś bryłki złota za darmo. Pierdola to. Rewind kurwa czasu zostanie zrobione. Witam serdecznie. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja w kopalni? Będę z tobą szczery. Gdyby nie to, że królewscy wysyłają większość górników do Górniczej Doliny, to już dawno by mnie tutaj nie było. Bywa tu ciężko, ale nawet nie chcę myśleć, co muszą przechodzić tamci, mając na barkach odpowiedzialność wydobywania rudy dla całej armii. Okej, dobra. Siano ci nie dam, wypierdalaj. Szukamy jakichś gości, u których można na lewo coś dostać. Ja myślę, że ktoś tu na banku, kurwa, handluje czymś. Albo potrzebuje czegoś, a ja może akurat mam to WQ. A może i kurwa nie? No jest widzowy problem, jest widzowy problem. Czy tylko u ciebie mogę dostać te rzeczy? Mam dla ciebie wspaniałą Bloodwin. Ofertę, przyjacielu. A to my nie... No właśnie, a ciebie nie, nie znam Bloodwina. Zapewnię ci ochronę na terenie całej kopalni. Nie będziesz się musiał martwić. Ale, ej, ale Bloodwina to ja znamy, chuj. Strażników. To jak? Płacisz? Starzy znajomi, dostałem osiągnięcie. Starzy znajomi, spotkaj znajome twarze z twoich poprzednich przygód. Witam serdecznie. Bloodwin, no skądś kojarzę Bloodwina. Ale z której części Gothica i czym on się zajmował? Nie wiem, ale pewnie to sprawdzę zaraz w internecie. Dopiero co tutaj dotarłem. Nie mam przy sobie żadnych samorodków.
No to się lepiej pośpiesz i trochę wydobądź. Bez samorodków długo nie przetrwasz w tym miejscu. Bloodwin, słuchajcie, wygląda na to, że jest to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłę złota i złoże. To jest z Gotika. Dla niego najważniejsze jest tylko złoto. Występuje w Gotiku 1 i w Gotiku 2. I tyle. Ciekawe. Jeden ze strażników starego obozu. Zaś po upadku magicznej bariery bandyta Kruka, czyli występował w jedynce i dwójce. Oczywiście, że ja nie pamiętam, że występował, więc pozdro. Powiedz mi, kto tu jest szefem. Możesz mi powiedzieć, kto jest tutaj szefem? O kurwa, ile ja... Widzisz ten wielki chyba tych zyskałem. Budynek rogu jaskini? To magazyn i biuro Igora. Jest szefem całej kopalni, mianowanym przez zarząd... Ile byłek ruda dostałem? Wątpię jednak, żeby chciał z tobą porozmawiać. Ma sporo swoich spraw na głowie. Ty lepiej zajmij się wydobywaniem samorodków, a nie wydobywaniem urzędników. Jego głowa staje się przepustką do świątyni Adanosa w Gotiku 2. To akurat pamiętam, zabijaliśmy go i mam tutaj screenka. Nie mam wam niestety jak pokazać, ale zabijaliśmy go i jego głowę dawaliśmy, żeby im pokazać przed chyba finałem w ogóle samego Gotika 2. Teraz już pamiętam, kim był Bloodwin. Co jest kurwa? A przestań mnie tak straszyć. Chłopie, co ty myślisz? Witam. A czego tu szukasz? Idź pomachać Kilofem. Szef nie gada z takimi jak ty. A. No nic. A tutaj co się dzieje? Tutaj jest szef, tu nie szef. O kurwa, a ja mam coś, że o tym... Mam jeden wytryk, biedny. Jeden wytryk. Witaj. Pewnie musisz być zmęczony po tym całym wydobywaniu złota. Połóż się na chwilę na jednym z tych wygodnych posłań z owczej skóry. I odpocznij trochę. Odzyskasz siły i troluję, będziesz gotowy do dalszej troluję. Pracy. Chyba, że muszę zapłacić. Dzięki. Sen dobrze mi zrobi. Coś mi tu kurwa śmierdzi klocem. Oj, coś tu mnie nie pasuje. Szczejwujemy. Ale to on wygląda na takiego skurwysyna, co się cieszy z przykrości innym robiąc. Nienawidzę taki chuj. On na takiego wygląda. Ty, co ty pierdolisz? Alo, o. Jak się spało? Nieźle, całkiem nieźle. Jestem bez bryłek. 7 złotych samorodków. O! Nie mówiłeś, że będę musiał płacić za spanie. To chyba oczywiste. Płacisz, czy sam mam je z ciebie wyciągnąć? A wypierdalaj. Niczego nie dostaniesz. Wypierdalaj. Zostaw mnie. Zostaw. Aaaaaj. Stój, śmieciu. Ty, wypierdupcaj. Dobra, co się naspałem, to nasze, widzowie. Co się naspałem, to nasze. Jestem w stanie, mam siły tutaj wydobywać dalsze złoża i to jest kurwa ważna informacja. Już chyba byliśmy. Idziemy zatem dalej poszukać jakichś złóż do wydobywania. Oje, póki mamy siły. Strażnik. Aha, tu po lewo chyba byliśmy, ale nie byliśmy jeszcze tutaj po prawo. Bryłka złota, no oczywiście, że wezmę bryłkę złota. Opłacało się przekupić strażnika. Co tu się dzieje? Laga jest tu. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Coś tu jest. Pałka z kolsami, o kurwa. A, za mało siły, no niestety. I pochodnia. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle ją podnieść. Nie jestem. No nic. Czyli więcej tutaj nic nie znajdziemy. Zawsze to bryłka złota. Opłacało się przykupić strażnika fest. Zobaczmy, co tutaj jest. Wydobyte złoto, samorodek złota. Dobra. Wyeksplorowane, ale to kurwa za trudne słowa na moją dykcję. Podwórka STM, wiadomo. Szacuneczek, wiadomo. Dobra, zapisujemy. No trochę przypał u niego, bo on chce mi to... Ty, a ja mam pomysł, kurwa. A ja mam zajebisty pomysł, serio. Wydaje mi się, kurwa, mocnym pomysłem, to pa. Pierdolę wszystko na ziemię, widzowie. To się chyba tym wyrzuca. No jak, nie. No jak nie chcesz wypierdolić mi samorodków? Oj, no to przypał trochę. No dobra, to go ominiemy tutaj, kurwa.
Cyk i zobaczymy, co się tutaj znajduje. Tu raczej wejść nie mogę, prawda? Nie. Ale tutaj byłbym w stanie w jakiś sposób, kurwa, pewnie otworzyć to wytrychem. Czy się mylę? Nie, chyba się mylę. To jest w ogóle drzwi, których nie da się otworzyć. Kurwa, coś tam jest w środku. O, coś tam, widzowie, jesteśmy w stanie zerknąć, co tam się znajduje. Ale trochę nie do końca. Jest w ogóle przybał straszny. Kurwa, nie ma już tych samorodków. Już wszystko wydobyłem, co mogłem chyba wydobyć. To co dalej robimy? Mamy jakieś misje tu w ogóle? W głównej sali kopalni znalazł mnie Blodwin. Obiecał mi ochronę w zamian za 10 samorodków. Ale ja nie chcę, kurwa. Ty, no to wszystko? Już po kopalni? Już wszystko wydobyłem, co mogą wydobyć? No nie pierdol. Nie, tu coś jeszcze po lewo. O, nóż na tego, na wilki. Może lepszy jest niż moja pała. I bojowy, no nie jest. Tu jeszcze jest, widzę, wejście i tutaj możemy wykupić różne rzeczy. A tak poza tym, to kurwa chyba koniec mi się wydaje, ty. Ja myślałem, że tutaj cały odcinek jeszcze spędzimy, ale chyba coś ciężko. Chyba coś ciężko. Jest dużo. Złamał się. Ujujuj, już Kilofa nie mam. Trzeba zakupić pana Kilofa. No to jestem w stanie poświęcić tutaj Kilofa. Cyk, jeden zakupimy. Coś jeszcze? Ekakusa, strzał. No nie, dalej to już raczej bym spasował. Czyli co dalej, widzowie, robimy? Bo ogólnie tu mamy tą misję z tego. Udać się do kopalni złota. Mam się udać, mam zachowywać się jak zwykły górnik, zobaczyć, jak tam jest. No to wydaje mi się, że jakby już porozmawiałem ze wszystkimi, z którymi mogłem pogadać, i misja powinna zostać wykonana, aczkolwiek nie ma żadnego update'u do tej misji, co oznacza, że nie do końca mogło pójść zgodnie z moim planem. Jeszcze z kimś tu chyba powinienem zamienić trzy słowa. Wydaje mi się, że możliwe, że z tymi strażnikami, natomiast no nie będę tracił 171 z kurwa z tych samolotków złota, no. Aż tak mnie nie popierdoliło. Ciężka robota w tej kopalni. Może spytamy zwykłego... Co możesz mi powiedzieć o kopalni? No, wydobywamy w niej złoto, kilofami, a pilnują nas najemnicy. Tyle. Jak idzie praca? Szłoby lepiej, gdyby pozwalali nam częściej odpoczywać. Wydaje mi się, że ja mam odpowiednie. Jak jeszcze trochę pokopię, to chyba odpadną mi ręce, ale może wtedy pozwolą mi odpocząć. Okej. No wydaje mi się, że ja mam jakby wystarczającą ilość informacji odnośnie tego, odnośnie tej jebanej kopalni, chociaż może niestety ten chłop musi mi nakopać. Zróbmy save'a i spróbujmy to, może z nim... A, może chodźmy do Blodwina, patrzcie. Ej, poczekaj, chodźmy do Blodwina. Proszę, oto 10 samorodków. Wspaniale. Teraz... Dobra. Jeden z twoich kolegów zażądał ode mnie kolejnych bryłek. Podobno to ty miałeś mnie chronić. Spokojnie, chłopcze. Chyba coś ci się pomyliło. Chronię cię tutaj. Wewnątrz głównej sali. Ale skurwibo. Boczne korytarze są bogatsze w kruszec. Ale cóż, nie mogę obiecać, że któryś ze strażników nie będzie potrzebował drobnej rekompensaty za ochronę twojego tyłka. Ło, ty kurwa, a chcesz piwka? Może skusisz się na coś do picia? Nie odmówię darmowego trunku. Pokaż, co tam masz. I co, my dzięki temu porozmawiamy sobie? Tego mi było trzeba. Pracujesz na swoją opinię, chłopcze. No, nic się kurwa nie stało, niestety. O, jest... Zatrzymaj sobie te bryłki. Zejdź mi z oczu. O, ale ja. Chwila. Nie rozumiem, co tu się do końca wydarzyło, tak szczerze mówiąc. Ale dobra, on się nam kazał tu kimnąć, co jest zajebiste. My se... Czekaj, o kurwa! Parszywy złodzieju! Dobra, ale nie zabijaj mnie tylko. Nigdy więcej mnie okradać. Nie zabijaj mnie, jesteśmy w porządku. Weź sobie te golda, bo ja muszę zobaczyć, o co chodzi tu za bardzo w misji, bo nie jestem pewien, no. Byłem na samym początku, byłem przekonany, że musimy, kurwa, że jakby misja... Na samym początku, kurwa, jak zaczynałem tu odcinek, myślałem, że jakby
będzie tu w ogóle więcej rzeczy do roboty. Później myślałem, że jakby już skończyliśmy i możemy wychodzić, natomiast nie ma żadnego update'u w sprawie tej... Ej, ty! ...tej misji, więc nie wiem jak... Ale rzeczywiście! I co, jak wam poddaję te butelki piwa, to co? Nic się kurwa nie dzieje, ty. Ja muszę mieć update jakiś chyba, tak? Czy nie? Nie muszę. Ostatni najemnik, któremu daję piwo. Oczywiście. No i co, halo? Hej. No nic. No to nie mam zielonego pojęcia. Nie, no to... Wczytujemy to, co zapisałem wcześniej, bo to był tylko test odnośnie misji. Zastanawiałem się, czy jakby jak rozdaję te piwa i tak dalej, to oni będą chętni ze mną rozmawiać, ale chyba na to wygląda, że żaden z tych ziomków tutaj, albo zapłacę może te złota, to będzie chętniejszy do gadania, ale widzę, że żaden tutaj z tych ziomków, no nie za bardzo. Skoro Bloodwin żyje, a w Gothicu 2 go zabijaliśmy, to wydaje mi się, że Bloodwin. Czyli wydaje mi się, że w ogóle cała ta akcja, w której teraz jesteśmy, dzieje się przed wydarzeniami z Gothica. Niedługo, ale jednak przed wydarzeniami. Wracamy, słuchajcie, strażnik, słuchaj. Chcę opuścić kopalnię. Mam nadzieję, że wydobycie poszło tak dobrze, jak oczekiwałeś. Zobaczmy, co tam masz. No dobrze, dobrze poszło. Chyba musiałeś wyczyścić całą kopalnię do zera. Trzymaj swój udział. I za ile? Nie zapomnij o tym, że najlepszy kurs złotych monet za samorodki dostaniesz u naszego kowala. Znajdziesz go w jaskini koło Fyna. Wow. Złoty interes. Dobra, są teraz nowe wpisy. Kurwę nowych wpisów. Otwórz worek w ekwipunku. Worek przekąsek? No nie chyba. A mech z kopalni złoto, przecież... Kurwa, jeszcze miałem to oddać. Dobra, jestem debilem, wracam tam. Nie dopierdoli się do mnie, że jeszcze tam Chciałeś opuścić kopalnię, prawda? Dlaczego więc zawracasz? Wyjście masz w drugą stronę. No ja pierdolę, no. Poczekaj. Dobra, wczytuję jeszcze raz. Dobra, zapomniałem mu jeszcze jednej misji oddać. Kurwa, ale mam dzisiaj odcinek. No myślałem, że sobie fajnie pogadamy, tu coś pod dymie. Będą dymy, treściwe odcinki jak poprzednio i zabawny będę, coś tam... Powiem śmiesznego, a tu kurwa chujowy odcinek, co się dzieje widzowie, co się kurwa dzieje, trzeba szybko oddać misję i zapierdalamy do miasta. Szybko, trzeba się ogarnąć kurwa, co ty chłopie robisz, tu odcinek nagrywasz, trzeba coś poddymić. Widzicie, ja sobie tak usiadłem, mówię, ale będzie super odcinek. Ja kurwa już nie w formie, jest 1:30. Normalnie to już o tej śpię. I witam Murk, słuchaj, wszystko mam. Mam wszystko, o co prosiłeś. Proszę, pomóż mi to jeszcze założyć. Dobra. 100-krotne dzięki. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Kto wie, co by się ze mną stało, gdyby nie ty. Pamiętaj, żeby nie popełnić mojego błędu. Jeśli zobaczysz duży kawał skały złotonośnej, okay, to staraj się powoli wydobywać jego mniejsze fragmenty. Rozumiem, że to chodzi o to, że on by był w stanie mnie teraz nauczyć kilka ciekawych rzeczy. Natomiast w sensie ciekawych rzeczy, no byłby w stanie mnie normalnie nauczyć pozyskiwania zasobów za to, że mu pomogłem, no ale jestem tym kurwa gigamistrzem, więc już mnie nie ma co uczyć. Czy tu... Nie, tu jest wyjście, tak? Tu jest wyjście, okej. Okay. Worek z przekąskami to nie było to, co miałem otworzyć wtedy. Dostaliśmy jakiś nowy wpis, złoty interes. Kurwa, dzisiejszy odcinek może być taki mega chillowy, bo nie chce mi się nic tak jakoś poddymiać. Jakiś taki dziś, teraz jestem, nie wiem. Pomogłem Murkowi z jego ręka w ramach wdzięczności, opowiedział mi nieco o górnictwie i miał mnie w teorii nauczyć tutaj wydobywania, natomiast no ja już się nie nauczę, ale przynajmniej pomogliśmy ziomkowi, tak? Otwórz worek w ekwipunku, aby odzyskać przedmioty. Worek w ekwipunku, aby odzyskać przedmioty. Moje rzeczy, pyk. Dobra, przedmioty zostały odzyskane. Mamy mega dużo nowych wpisów. Kto kim jest? Sprawdziłem kopalnię, niby wszystko jest w porządku, ale sytuacja pomiędzy górnikami a strażnikami wydaje się napięta. Powinienem wrócić do Lorenzo, okej.
No i wszystko, a resztę misji to rozumiem zakończyłem, tak? Złoty interes, popracowałem jakiś czas w kopalni i udało mi się zarobić trochę złotych samorodków. Powinienem wymienić je na złote monety w zewnętrznej części kopalni. Gdyby kiedyś zabrakło mi złota, mogę tutaj wrócić za jakiś czas i znowu trochę zarobić. O kurwa, to fajnie, że to się odnawia jakby. Adelard był zadowolony z namówienia Adelarda do sobie, zapłacimy całkiem przyjemną sumkę. Okej, to już są takie... A czemu? A, bo to są zakończone misje. No tak, ja jestem debilem. To są misje, które musimy oddać, czyli no, którą z nich wykonamy. Zapewne po prostu pójdę do Lorenzo. Coś w tym kursie zostawiłem? A, zostawiłem 20 bryłek złota. Weźmiemy te bryłki złota. Myślę, że po prostu kurwa wymienimy tutaj u tego zioma. Rozumiem, że kto się tu zajmuje? Chyba on, nie? Wymianą. Ty się zajmujesz wymianą? Goldzika? Pyn. Nie, kto się tu kurwa goldzikiem zajmuje? Halo, panowie. A tutaj co się dzieje? Co to jest kurwa za wejście? Jo, cię kręca. Złoto, no to co nie wezmę, jak wezmę? Kowal? Złoto, cy. Hamak, pierwszy raz widzę hamak w tej grze. Złoto. To pewnie no, skoro tu kurwa leży tyle złota, to zgaduję, że spotkałem właściwą osobę, która zamieni mi te sztabki, te kulki złota na prawdziwe monety. Pokaż mi najpierw towary. O, mogę kupić od ciebie bryłki złota, ale to chyba nic nie da. Czy ja mogę w ogóle sam je wydobyć jakoś? Jakieś wytworzyć te monety? Chyba tutaj nie. Ogień w kuźni, raczej wątpię. A kowadło? Nie, musiał mieć młot, ale czy bym mógł? Nie, raczej chyba bym nie mógł. Chwila. Może jakbym miał jakąś umiejętność. Chcę wymienić swoje bryłki. Ale nawet nie mam umiejętności kowalstwa, więc wydaje mi się, że nie ma to za bardzo sensu. Ile dostaniemy za 109 bryłek? O! Ile? 3000 golda? O kurwa, ale kopalnie jest giga OP. Jo pierdole, już nigdy w życiu nie będę żałować. Znaczy już w ogóle to nie żałowałem nigdy, ale już teraz to tym bardziej nie będę żałował, że do tej gildii kupieckiej dołączyłem. O 3000 golda, jesteśmy kurwa bogaci, widzowie. Jo cię dupca. Ale golda. Jo cię kryńce. Mamy fajne pancerze, wszystko. To najlepsza gildia na świecie jest, widzowie. Dobra, myślę, że tutaj nie mamy już więcej nic do zrobienia. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj nie ma nic do zrobienia, prawda? Wędrowny kupiec, nic ciekawego nie miałeś. Tutaj z najemnikami gadałem. Też nic chyba ciekawego nie mieli do powiedzenia. To jest zwykły najemnik. Tu też zwykły najemnik. No to tyle, widzowie. I ja tu mogę wchodzić kurwa za darmo, bo jestem członkiem najemników i mogę sobie tu wracać. Jeżeli okaże się, że ja kurwa za darmo będę dostawał wejście, a te rzeczy będą się odnawiać, to to jest kurwa taki biznes, widzowie. Taki biznes. To jak ja chyba wykupuję swojego niewolnika dzisiaj. Zobaczymy, co dalej robię. Na początku idę zabić tamte małe... No tam idę, tak. Brawo, Eryk. Idę na dół zabić polne bestie, czy jak one się nazywają, a później prawdopodobnie zdamy relację do Lorenzo, a później chyba wracam do piratów i tam mam kilka, na bagna do piratów i tam mam kilka tych misji do wykonania. Zobaczymy, w każdym razie zatrzymuję odcinek, bo to nie ma sensu wam pokazywać, a po prostu biegam, mi się wydaje. Dobra, widzowie, a więc jesteśmy przed gildią kupiecką, czyli tam, gdzie... Powinniśmy się udać, bo musimy udać się do Lorenzo, zdać mu relację. Zawsze jak wchodzę do miasta, to mi jakoś to przyleguje zawsze. No widzicie, druga godzina jednak robi swoje. Zabiłem z 5 wilków, tutaj jakieś kurwa nasiona pozbierałem. Ja wiem, że ja mam misję w ogóle z tymi nasionami. Tylko nie będzie, jakie nasiona miałem zbierać, kurwa. Ale gdzieś tu była ta misja z tymi nasionami. Nie pod mapę, tylko pod dny. I to była współpraca z Ramchą. Przekażę to Garrosowi. Nie. Ryba nie śmierdzi? Nie. Praca dla alchemika. Nasiona powinien szukać w ciałach martwych. Tak. Hersik mi zapłaci, jeśli przyniosę mu po 2 nasiona RD stupolnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu
i rośliny leczniczej. RDS polny, ognista, bez lecznicza. RDS pokrzywa na początku. Ognista pokrzywa, RDS. Niebieskiego bzu to też chyba. Ziele lecznicze, rośliny leczniczej mamy. Ognistej pokrzywy. I co jeszcze tam było? Ognistej pokrzywy, rdestu polnego to mamy, niebieskiego bzu mamy i rośliny leczniczej. No to wszystko jest, tak? Wydaje mi się, że wszystko mamy, co jest potrzebne. Idziemy zdać najpierw relację Lorenzo, później komuś. Ja już nawet nie wiem, dla kogo to misję właściwie robiłem. To jest dla Herschlika. A gdzie kurwa mieszka Herschlik? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mieszka Herschlik. Niestety mam tak chujową pamięć do nazw. To jest tragedia, widzowie. Jak ja często, nie wiem, jak ja się nazywam. Wracam z kopalni. Pewnie zauważyłeś, że delikatnie mówiąc, nie wszystko przebiega tam zgodnie z procedurami. Dochodzą mnie wieści, że nastroje stają się coraz bardziej napięte, a z każdym dniem widzę, jak trafia do nas coraz więcej skarg i pozwów. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to może dojść do jakiegoś buntu, a to byłby świetny pretekst dla królewskich, by przejąć kopalnię. Znając ich aktualną politykę, połowę górników wysłaliby prosto do Górniczej Doliny. Co mam zrobić? Chcę, żebyś za kilka dni ponownie udał się do kopalni. Dowiedz się, co tam się naprawdę dzieje. O kurwa, znowu? Że praca będzie przebiegać jak dawniej. Jeśli górnicy rzeczywiście planują jakiś przewrót, to musisz rozbić ich grupę. Tylko nie zacznij ich tam mordować. Roderich patrzy nam na ręce. I to nie będzie podejrzane, jeśli nagle wrócę do kopalni. Większość górników regularnie odwiedza kopalnię. Poza tym sporo ludzi przeraziło się perspektywą zesłania do Górniczej Doliny. I mamy ostatnio wielu nowych pracowników. Nie martw się, nikt nie zwróci uwagi na twój powrót. Tylko pamiętaj, nikt nie może wiedzieć o twoim zadaniu. Nawet strażnicy i sam Igor. Rozumiem. Możesz mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem okazji go. Ciekawe, że jakby nam wpuścili pierdol. To właśnie z tego powodu został. I zabrali nam tego. Kitong, to on by nam oddał Lorenzo. Dokładnie odliczone, ale ostatnio jest z tym dużo gorzej. Pewnie tak. Ale nie wiem. Z zapanowaniem nad tymi wszystkimi górnikami? Tak czy inaczej, nie możemy sobie teraz pozwolić na straty w tak istotnej inwestycji jak kopalnia. Gdyby Igor sprawiał ci kłopoty lub nie chciał uwierzyć, że jesteś w kopalni z mojego polecenia, to pokaż mu tę pieczęć. Tylko pod żadnym pozorem nie może jej zobaczyć nikt inny. Okej. Okay. Wyruszę do kopalni w ciągu najbliższych dni. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. To na chuja tam byłem jeden raz. Pierwszy raz i teraz wracam? Dziwne to jest. A to oznacza, że ludzie coraz częściej będą się uciekać do kradzieży. Musimy podwoić nasze wysiłki, jeśli chodzi o ochronę handlarzy. Rozumiem, rozumiem. Czekajcie, ja tylko sobie tutaj odpalę cyk, cyk. Dobra. Czyli mamy dokładnie tą samą misję, którą muszę wykonać, więc jeszcze do tej kopalni wrócimy. Natomiast już nie w tym odcinku. Ja będę dzisiaj tylko poddawał te szybko, na szybko te misje. Jakieś współpracy, kurwa, nie współpracy. I jak najszybciej stąd wypierdalał. Do tej kopalni, ale chcę dzisiaj oddać tę misję, żeby już mieć spokój, a ponadto nie chce mi się nic innego robić. Proste jak drut, widzowie. Czy z tobą ty mi coś zlecałeś? Nazywam się Rut. Wybacz, że nie za... Nie, ty mi nic nie zlecałeś. Tam są skrzynki, ale niestety tych skrzynek nie mogę ukraść. A mamy już 2800 golda w ogóle, to pojebane to jest. Nie mówiąc o tych absolutnie wszystkich kurwa rzeczach, które mam w eku. Ja myślę, że jesteśmy w chuj bogaci. A zaraz się okaże, że tu jakieś zbroje 3000 będzie kosztować i się skończy kurwa bogactwo. Aby na kupie, no to nie jest dużo, to jest 3000 golda, to naprawdę nie jest dużo, bo ja kupię 2 eliksiry na zręczność i się skończy, tak szczerze. Komuś muszę oddać misję, tylko komu? Otmar z tobą coś było? Nie. Garo z tobą coś było? O. Słyszałem. Już nad tym pracujemy. Dobra robota, młody. Podobno było gorąco podczas akcji. Trochę tak. O mały włos oboje zostalibyśmy zjedzeni przez zwierzęta. Cóż, tak wygląda praca tropicieli, Araxos. Przyzwyczajaj się, jeśli chcesz do nas dołączyć. Gdzie ja... A, tutaj jest. Twoja zapłata. Ile? Wow. Marvin,
Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jest robótka do zrobienia. W zasadzie formalność. Nic szczególnego dla prawdziwego tropiciela. Jeśli dostanę złoto za tę formalność, to czemu... Kolejna misja, no dobra. Nastawienie człowieka Araxos. Słuchaj, ktoś musi sprawdzić, czy wytyczne dla tropicieli dotyczące terenów łowieckich ciągle są aktualne. Masz, to one. Udaj się we wskazane miejsca i oceń, czy stan faktyczny zgadza się z opisem. Obawiam się, że przez obecną sytuację na wyspie zwierzęta mogły zmienić nawyki. Uuu. No, leć. Nie chcemy przecież, żeby ktoś, kto poszedł polować na ścierwojady zgodnie z wytycznymi, trafił na obszar zajęty przez zębacze. Nagroda, brak nagrody. Ale możemy też odebrać nagrodę za jaką? Miał ścisko rękiego chyba, ile się nie mylę. Pokaż co ty mi tam dałeś, kurwa. I gdzie ja to znajdę? Wytyczne jakieś, tak? Dokument, rozporządzenie, lista składników, niewysłane wytyczne dla tropicieli. To są to, tak? Chyba tak. Podnóże wieży sygnałowej. Bursztynowe wybrzeże. Ja pierdolę. Ja się mam tam wszędzie... Czy tam mam się udać w tamte miejsca? No widzowie, jak mus, to mus. Znaczy musu akurat nie ma. Naprawdę? Ale udamy się, no co, będę sobie... To taka chyba misja bardziej, że aż nie będę wam jej aż tak pokazywał, ewentualnie potniemy to tak, że udam się w tamte miejsca i wrócimy później. Albo poza odcinkami pobiegam i po prostu tutaj oddam tą misję. Komuś jeszcze mam do oddania jedną rzecz, wydaje mi się. Nowe wytyczne, okej, okay, kto kim jest? Lorenz okazał mi, tak, tak, teryby nie śmierdzi. Liam powiedział, że chętnie nawiąże współpracę. Przekażę wieści Armarowi. No tak. Armarowi. Tylko kim do chuje jest Armar? Dokan. Nie. Armar. Kim jest kurwa Armar? Widzowie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, co ja bym zrobił, żeby miał kurwa łeb do jebanych nazwisk. Ja nie wiem, jak tutaj go nie ma, tego Armara, to już nie mam. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest Armar. Zapowiada się ciekawie. Oj, wolałbym się trochę ponudzić, niż musieć to zrobić. Jedna z naszych najlepszych informatorek, karczmarka Helga, została okradziona. Odgraża się, że przestanie z nami współpracować, bo nie pilnowaliśmy jej zapasów. Pójdę z nią pogadać, uspokoję ją, a ty zajmiesz się odzyskiwaniem skradzionego towaru. Mam kogoś do pomocy? Tak, wysłałem na miejsce trzech gońców. Dowiedz się, co udało im się ustalić. Czekają na ciebie w piwnicy karczmy. Kim jest Armar? Bo mnie zaraz chuj trafi. Armar. Kim jest Armar? Już nie pamiętam nic. O, mam wszystko, czego potrzebujesz, tak? Mam wszystko, czego potrzebujesz. No sprzedaj, no po co mi to? O. Kupujesz poszkowaną rudę. No dobra. Plus 300 golda kolejne, że mam 3,5 koła. No skurwa, narzekać nie będę. Armar. No nie mam widzowy zielonego pojęcia, kim jest kurwa Armar. A spróbuj mnie bez do... O, ty kurwa, już mnie wkurwiłeś. Nie no, bym ci kopa sprzedał, to się nauczysz. Następnym razem się dorwę, Jana Honel. Figaro, do ciebie mam te nasiona? Chuja mam do ciebie nasiona, ja nie wiem do kogo mam te nasiona. I to wszystko, jest tu te nasiona, ale... Nasiona, bo Marty Trapiciala. Herschlik. Kim do kurwy jebanej był Herschlik? No nie wiem, widzowie. Kurwa, jakim ja jestem tłumakiem jebanym. Z 5 nazwisk. Ja muszę, teraz to już jest, wiecie. Teraz to już jest chillera, bo... Teraz wiem, jak to zapamiętywanie imion jest ważne i jednak staram się zapamiętać, że tam Figario, tutaj ten... Staram się to wszystko rozkminić i pozapamiętywać takie najważniejsze typu Lorenzo i tak dalej. Ale powiem wam, że no ciężko jest, kurwa. Jeszcze od początku ja w ogóle nie zwracam uwagi na te imiona, bo ja myślę, że to gierka dla dzieci i jednak mi trochę podpowie. No, podpowiada, nie będę ukrywać, że nie. Jakby stara się nas prowadzić za rączkę ta gierka, przez co wydaje mi się jest dużo bardziej przyjemniejsza niżeli Gothic, bo faktycznie bierze cię za rączkę i mówi idź tutaj, idź tam. I to jest bardzo przyjemne, mi się to podoba, bo jednak... No nie gram w gry, żeby się kurwa skupiać, gram sobie w gry, żeby się rozluźnić i bardziej skupiam się na komentarzu i na tym, żeby coś tutaj robić na tych odcinkach.
niżej na tym, żeby kurwa szukać jakiegoś herżlika. Wiem, że taki ziomuś istnieje, aczkolwiek kurwa gdzie on jest, co on, czym on się zajmuje. Widocznie kurwa jakimś leczeniem, no pewnie jest to któryś z alchemików. Ale kurwa, który? Skąd ja mam to wiedzieć? Mapę zapamiętuję. Jak widzicie, już chodzimy bez mapy. No trochę razy już tu przeszliśmy, a zresztą ja mam bardzo dobrą orientację w terenie. Opowiadałem już tą historię 1000 razy, ale zgaduję, że sporo nowych widzów, którzy to oglądają i pewnie nie słyszeli, to opowiem jeszcze kurwa 8 raz. Jak byłem mały i mieliśmy 6 lat, to zgubiłem się z moją kuzynką i wczesną i z moją mamą w takim lesie, i ona zaczęła panikować i płakać i wiecie, a ja mówię, no kurwa, no tam trzeba iść, no bo tam jest wschód, słońce, tego, tam drzewo mieliśmy. I miałem 6 lat tego. Prowadziłem moją mamę, moją kuzynkę wczesną z tego, z lasu. I od tego momentu jakoś tak mi dobrze idzie w orientacji w terenie. Hej. Znaczy, że raczej coś już raz zobaczę i jest chillera. Hej, jak leci? Ale imiona? A na co ci to wygląda, chłopcze? Muszę być sprawny, jeśli mam znów wypłynąć w morze. Może tym razem uda mi się cokolwiek złowić. W czym problem? A w tym, że musiałem porzucić swoje ulubione miejsce połowu. Od dawna łowiłem przy starej latarni. Pewnego dnia przypłynęło tam dwóch nowych rybaków. Początkowo dobrze się dogadywaliśmy. Miejsca dla każdego było dosyć. Ale potem mnie pogodzili i teraz muszę szukać nowego miejsca. Pogodziłem się z tym i nie chcę już tam wracać. Jednak doskwiera mi pewien brak. To czego ci brakuje? Widzisz, Marko, jeden z rybaków, był tak uprzejmy, że raczył mnie kilkukrotnie poczęstować skrętem. Diabelstwo było mocne, ale czułem się po nim wybornie. Niestety, nie każdy podziela entuzjazm w stosunku do takich towarów. Ci służbiści ze straży są gotowi skonfiskować nawet najmniejszego skręta. A jak mają zły humor, to i do aresztu mogą cię zaciągnąć. Marko pewnie uważał, że wygadałem komuś o jego Sadek. Dzielu. Dlatego mnie przegonił, sam rozumiesz. To co mogę zrobić? Tylko błagam, zachowaj dyskretność. Zobacz, czy Marko jest nadal w latarni. A jeżeli jest, to przynieś mi paczkę ziela albo więcej, jak dasz radę. Tu jest latarnia? Wychodzisz wschodnią bramą i idziesz prosto. O kurwa. Jak w mordę strzelił drogą na wschód, aż dojdziesz do bursztynowego wybrzeża. Stamtąd widać już będzie latarnię. No dobra, zielona latarnia. Chodźmy do tej Helgi. Chodźmy do Helgi. Słyszałem, że jest tutaj problem. Ale słuchajcie, mamy 38 minut odcinka. Dzisiaj się fest dociągałem, mam wrażenie, i tak na chilku bardzo. Normalnie wam bym to powycinał. Tutaj jest ktoś jeszcze ciekawy? Ty wyglądasz na kogoś takiego. Chwilę, przyjacielu. Masz niebywałą okazję spróbować jednej z moich potraw. Z jakiej to okazji? A czy zawsze musi być okazja? Po prostu chcę, by mieszkańcy naszego miasta cieszyli się wybornym smakiem moich dań. Zostały mi dwie zupy. Mogę dać ci jedną. Pożywny gulasz według przepisu mojego dziadka lub zupa. Będąca moim własnym eksperymentem. Eksperyment, dawaj. Co wybierasz? Eksperyment. Spróbuję twojej zupy. Proszę bardzo. Zupa kucharza, no pokaż co ty mi dałeś. Tylko gdzie ja to znajdę w tym eku teraz, kurwa? Na koniec, widzowie. Zupa kucharza, zupa kucharza, zupa kucharza, zupa kucharza. To? Nie, zupa kucharz korzenna. Zupa kucharza, zupa kucharza. To? Nie. Zupa kucharza. Jabłka w cieście. Będzie jajka. Zupa kucharza. No to... A, to jest. Co daje? Odnowa many. Premia do max punktów many. Do max many. No cyknij. O, zwiększyło moje zdrowie i dało mi jeszcze many. Tak coś czułem, że będzie solidne danie to. Gdzie ty poszedłeś, panie kucharzu? Dzięki wielkie, dzięki.
Dobra widzowie, to by było na tyle dzisiaj, my widzimy się jutro. Dzisiaj już w takiej nie w formie, ale jeszcze sobie chciałem po prostu pograć w Gothica. Już mi wchodzi Gothic, tak że się budzę rano i mówię Gothic. Mi odpierdala widzowie. A tak to jest, jak nagrywasz bardzo długo albo grasz coś często, to później jak się budzisz, to faktycznie tak jest, że nagle masz ochotę kurwa grać w Gothica i tak dalej. Siema Kurt, kurwa, witam serdecznie. Ja tu renowację dachu prowadzę. Beczkę z piwem, co z tego dostanę? Piwo? To za daleko? No to jaką kurwa stanąć? No to jak? To jest kamaz. Czyli musiałbym stanąć z drugiej strony w ogóle. Nie da rady tak stanąć. Nie, to oszukali mnie. Nie no. Szkoda. Zostałem oszukany niestety widzowie. O kurwa, ale i tak było warto się tu pierdolić. Srebrny puchar. Tyle widzowie by było na dzisiaj. Tak jak mówię, chciałem sobie pograć. Dzisiaj bardzo chillera jest. Kurwa i ktoś tu zginął. Dobra, to jutro sobie ogarniemy. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zostawcie lajka, pamiętajcie na końcu. Komentarz, suba, wpadnijcie na Rewinda. Na Twitcha tam czasem streamuję ostatnio od 2 tygodni. Nie, bo mi się nie chce, ale tam może poddymimy coś. Trzymajcie się, do zobaczenia. I sorry, że dzisiaj taki mało skondensowany odcinek. Ale w następnym będzie taki szefowy, że to widzowie będzie kurwa chuj. Nara.